Dobry. Dobry. Witamy Państwa na konferencji na tle naszych autobusów. Tych autobusów będzie po Polsce jeździło 19, 18 po różnych miejscowościach. W każdym regionie jeden, na Mazowszu i na Śląsku po dwa autobusy. No i jeden Tuskobus z Donaldem Tuskiem. Mam nadzieję, że przez te ostatnie dni kampanii dotrzemy wszędzie. Mamy bardzo ambitne plany. Nasi kandydaci na posłów, wolontariusze będą jeździli od rana do wieczora i spotykali się z Polakami w różnych miejscach. Ja za chwilę ruszam w Mazowsze, byłem już w Małopolsce, a wczoraj na Dolnym Śląsku i Śląsku Opolskim. I muszę powiedzieć, że to jest fascynujące doświadczenie, nie tylko spotykanie z ludźmi, ale też patrzenie na te sukcesy samorządnej Polski, na obwodnice. Wczoraj w Opolu chociażby nowa biblioteka, remont filharmonii, nowy amfiteatr, otworzyłem Schetynówkę. Otwierałem już konsulaty i ambasady, ale Schetynówki nigdy przedtem. I myślę, że co ważne, to to, żeby ludzie zrozumieli, że to się dzieje, ta wielka budowa, nie tylko w każdej z małych ojczyzn z osobna, że tak naprawdę wygląda cała Polska. I my chcemy jechać do regionów z naszymi liderami list i przypomnieć to, co już zrobiliśmy, i to, co chcemy zrobić, bo chcemy zrobić więcej dla Polski i zrobić więcej w tej kampanii, żeby ją wygrać. Idziemy dokąd? Masz? Tutaj na kolegą. Panowie, skończyły się żarty. Silniki włączone? Może pan nie chce na tego? Nie ruszy pan do przodu?